Dzień dobry, jestem Ola. Cześć. Po raz kolejny odtworzyć. Cześć, jestem Rafał. Jesteśmy w podróży od... 10 dni. A, przepraszam. Jesteśmy w podróży od przedślubu. Miesiąc przed ślubem wyruszyliśmy wspólne wojaże. To znaczy były to wakacje i postanowiliśmy przemierzyć główny szlak beskidzki. Jest to główny szlak, najdłuższy szlak w Polsce, biegnący przez polskie Beskidy. Głównie. Bieszczady. Tak, od Bieszczad do Beskidu Śląskiego. Beskidu Śląskiego, tak. Następnie... No i właśnie dlatego zaczęliśmy od Polski, żeby... po pierwsze Polska jest piękna i nie potrzeba nic, nie wiem, może więcej. Ale mieliśmy ślub zaraz później, więc zostaliśmy w Polsce, potem odbył się ślub w górach. Tak. Po czym ruszyliśmy we wrześniu do Francji przez Czechy, Niemcy, żeby rozpocząć pielgrzymkę do grobu świętego Jakuba. Santiago de Compostela. I rzeczywiście... I się dobrze przy tym bawić, poznawać ludzi, bo to jest... Tak, bo głównie, poznaję miejsce, ale także ludzi i kulturę. Masz w hotelu trzygwiazdkowym, cztero. Nie pozna się tego, co się pozna będąc u ludzi, rozmawiając z nimi. Bardziej człowiek czuje wtedy, niż... Miejsce, klimat. Dokładnie, niż po prostu zamknięci w swoich tam pokojach. Tak. Następnie przeszliśmy ten 1000 kilometrów, bo doszliśmy aż do Fistery, startując z Lourdes francuskiego. Do Francji. Przeszliśmy przez Pireneje i poszliśmy właśnie na wybrzeże. Drogą francuską przeszliśmy. Oczywiście nie obyło się bez wielu przygód, ale to za długo było o tym mówić, bo... To było całe pierwsze podróż, to... Do nocy byśmy mogli siedzieć. Potem z Fistery... Pojechaliśmy na stopa do Portugalii, pozwiedzaliśmy... Portugalię, troszkę pojeździliśmy w Portugalii, to już była późna jesień i właściwie początek zimy. I wróciliśmy do domu. Tak, było zimno bardzo, ale... W grudniu musieliśmy wrócić. Przez autostopu wróciliśmy do domu. Następnie... Dzięki pomocy pewnego pisarza. No po prostu... Tak, dotarliśmy do domu. Tak. Następnie... Poleciliśmy już do Maroka na półtora miesiąca. Uciekliśmy przed polską zimą, tak. Ponieważ zima w wschodniej części, w której teraz mieszkam od niedawna, jest dużo mroźniejsza niż w miejscu, gdzie się wychowałam, czyli we Wrocławiu, w najcieplejszym zakątku, w najcieplejszej części Polski. No i po prostu sobie tam... Nie odważyłam się zostać z nami, pojechaliśmy do Afryki właśnie. Przeszliśmy Antyatlas ze 150 km po górach. Tak, trekkingowo byliśmy dokładnie. Przeszliśmy też maksymalnie dużo dobroci ludzkiej. Po prostu ci Afrykańczycy są szalenie gościnni. I tak ciężko jest odmówić pomocy gościnnej. Po czym wróciliśmy. Szczególnie w górach. I zaczęliśmy planować. Znaczy ta podróż już była planowana, bo rower kupiliśmy Oli w grudniu. Sprzęt powoli zbieraliśmy, tak, żeby to przygotować. I 10 dni temu ruszyliśmy w podróż rowerową. Na razie przejechaliśmy 650 km z Pisza, czyli nie za dużo. A jedziemy... Ponieważ przykusiło nas trochę jakieś przeziębienie, czy tam grypa, na kilka dni nas usłyszyła. Musieliśmy 2 dni odpocząć. Jeszcze trochę nie ustąpiłem. Nadprogramowy nocleg to był tak zupełnie nieoczekiwane. Ale dzięki temu może te chłody majowe troszkę odpuszczą i przyjdzie prawdziwa ciepła wiosna. A gdzie jedziemy? Jedziemy przed siebie. Jedziemy... Przez góry mamy ze sobą też buty trekkingowe, plecaki, zostawiamy rowery i chodzimy po górach i tak na zmianę. W planach jest Triglav w Alpach Julijskich, najwyższy szczyt Słowenii. Może coś w Gruzji, zobaczymy. To po drodze Tatry Niżne chcemy zahaczyć na Słowacji. No w planach ambitnie, mamy jakąś tam mapkę, zarys. Przez kraje, które chcemy jechać, zobaczymy. Jak Bałkany, Turcja. Tak, przez Bałkany, Czarnogóra już nam się spodobała z opisów, także jedziemy w tamtą stronę. Co dalej, zobaczymy. Gdzie dojedziemy, no to zobaczymy, na ile siły i zdrowie pozwolą. Tak, jedziemy chęci i motywacja też, bo to jest codzienna motywacja po prostu i taka nakręcanie siebie nawzajem, żeby, tak, żeby wstać w się zimno. Na razie jest zimno i tak dosyć, dla mnie to jest dosyć trudne, bo jestem ciepłolubna. Ale będzie ciepło. I od niedawna, bo się wiele osób pytało, prowadzimy bloga na Facebooku. Także jakby ktoś miał ochotę, to ale leje. Tak. Dlaczego ale leje? No bo ja jestem leju. Ksywka Ola teraz jest olejowa, więc jesteśmy leje. No to ale leje. I do pogody. Tak, jak słyszeliśmy, to był akurat właśnie taki incydent deszczowy. Tak, akurat w górach byliśmy, przechodziliśmy obok Doliny Lejowej w Tatrach.
No, jeszcze padało, no i wyszło Alleje. Pierwszy raz taką dłuższą podróż wyjechałem w 2013 roku. Pojechałem do Barcelony na stopa, sam. Bez znajomości języka za bardzo, bo się angielskiego tak naprawdę zacząłem uczyć. W podróży, więc tak naprawdę nie znałem. Pojechałem, wróciłem, poszło fajnie. Później kolejne jakieś tam wyjazdy, krótsze, bliższe. I dwa lata temu pierwszy raz ruszyłem rowerem, bo chciałem pierw sprawdzić. Objechałem Polskę dookoła, prawie tam wzdłuż granic. I stwierdziłem, że skoro daję radę ja, po prostu można to przejechać, no to trzeba jechać ja dalej. Ja też mam dać radę. Po prostu... trzeba zrobić ten pierwszy krok. Wyjść z domu, nie oglądać się za siebie i ruszyć. I nic więcej nie trzeba. Nie ma... może inaczej. Nie trzeba czekać, nie trzeba mówić jutro, tylko trzeba zrobić to teraz. Spakować się i wyjść. I rower to wystarczy mieć nogi i wodę do picia. Właśnie. W zupełności wystarczy. No i tam jedzenie. Wodę, ale woda jest wszędzie. Woda to jest, wiecie, no... Nawet w Maroku była bez problemu do dostania. No. A w Hiszpanii to w ogóle dobrze być nawet bezdomnym takim po mieście, chodzić sobie po ulicy, bo tam jedzenie leży na ulicy niemalże. Tak. W sensie tam jest tyle takich naturalnych dóbr. W sezonie jesiennym, kasztany, figi, migdały. Winogrona. Wiadomo, że nie zrywając z plantacji, żeby nie robić szkód, ale jak leży na pod krzaczkiem, a mnóstwo tego tam leży, to można się tego tak przejeść, że naprawdę te migdały, no najróżniejsze rzeczy. Nawet kasztany spróbowaliśmy pierwsze. Kasztany też bardzo nam niczego gotować. Niektórzy gotują, a my do płatków wrzucaliśmy. I długo trzymają, zapomniają głód, tak brzuszek jest pełny, szczęśliwy i długo trzymają, więc wszystko jest elegancko. Czyli wszystkich marzycieli, którzy chcą, a nie mogą, zapraszamy na facebookowego bloga. Tak, ale lajkujemy, polecamy znajomym.